Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jest sporo osób z nami. Ja wiem, że większość uwielbia cichutko słuchać, nie pokazywać się, ale cieszymy się, że jesteście z nami, więc jest nam bardzo miło. Jak zwykle Damian Romaniak i Małgosia Fremus, witamy Was. Nas na pewno widać, nas na pewno słychać, także będzie można z nami porozmawiać, można czatować, jak to chce, albo tak jak zwykle, wiem, że część osób po prostu cichutko sobie nie odpowiada, tylko nas słucha. No, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale mam nadzieję, że od lipca zaczniemy w realu, więc myślę, że będziemy mogli wtedy spokojnie porozmawiać się. Oczywiście pierwsze spotkania na pewno będę i ja, i Damian. Tutaj zmienię troszkę, nie wiem, czy ty, Damian, widzisz, ale ja widzę siebie trochę w cieniu, ale już myślę, że jest lepiej. Ada to nie wypada, to kolejna przedwojenna produkcja. To jest bardzo dziwne, nie wiem, czy ty, Damian, też tak myślisz, ale rzecz jest przedziwna, bo zaledwie dwie czy trzy piosenki i oba są, oba przeboje. Te dwie, tak. Tak, Ada to nie wypada. I ta, pełna zgoda. Przeżyć taką noc, zakochać się, kochać w taką noc to... nie kochać taką noc to grzech, coś takiego, no nie? Tak, chyba tak to było. Jeszcze mamy to w uszach, tak? Tak. Więc rzeczywiście myślę, że to jak na film, w którym są rzeczywiście tylko dwie czy trzy piosenki, to przedziwne, prawda, że są przebojami. To znaczy, dobrze, wiesz co, dobrze, że poruszyłaś temat piosenek, bo ja ci powiem, czasami te piosenki przedwojenne, jakbyśmy teraz płytę, no nie wiem, sobie wysłuchali, chociażby, czy tam z piosenkami, gdzie śpiewa Adolf Dymsza, czy jak ten aktor taki, co był za, Eugeniusz Bodo, tak. Właśnie mi wyleciało. Często, czasami to się wydają one takie manieryczne, dzisiaj nieznośne do słuchania. A tutaj jednak tą Ada to nie wypada, czy ten drugi tytuł, one bardzo przyjemnie się to słucha w filmie. No, nie jest to, w filmie, jest to ale coś... zwróć uwagę, one miały wiele swoich odsłon, to znaczy one trafiły na pewno do teatrów, one były cytowane w filmach, one trafiły do mainstreamu poza filmem, także one żyją własnym życiem poza filmem. Ja myślę, że wiele osób w ogóle nie ma pojęcia, że to jest właśnie stamtąd, że to jest z filmu, więc no może Ada to nie wypada, bo to jest tytułowa piosenka, którą z filmem, ale myślę, że to może być dla wielu zaskakujące, że to właśnie jest z tego filmu. Mnie się wydawało, że ta historia jest bardziej rozbudowana, że bardziej zabawna, więcej takich jest tam zawiłości, no ale myślę, że no, historia jest prosta, no nie ma tutaj wielkich działań, prawda? Zgadza się. Zresztą w ogóle, wiesz, dwudziestolecie międzywojenne, ten okres filmowy, są przede wszystkim komedie, to są komedie właśnie pomyłek, komedie muzyczne, bo to jest komedia muzyczna i komedia pomyłek jednocześnie. Możemy, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć z elementami komedii romantycznej, wtedy tego terminu jeszcze wiadomo nie było. Natomiast co zwraca uwagę, ta teatralność tych aktorów, zresztą kino w dwudziestoleciu ściśle było powiązane z teatrem i tą teatralność w grze aktorskiej widać, nie? To widać, to bije. Tak, rzeczywiście w tym zaraz jeszcze ktoś się tutaj dołączył, to cieszy nas, że tyle osób jest dzisiaj z nami. Wiem, że większość jest ukryta. Ewa, jeszcze ani ciebie nie widać, ani tak jak zresztą wiele innych osób, nie widać, ani nie słychać i tak jak mówiłam, to jesteśmy w stanie to zrozumieć. Mira Zimińska to jest wielka gwiazda kina przedwojennego, ale także związana z Mazowszem. To ona stworzyła jako wielka gwiazda ta przedwojenna, stworzyła potem Mazowsze i je tworzyła przez wiele lat. To tak naprawdę Mazowsze i Mira Zimińska, no to jedno, prawda? Zgadza się, pewnie, że tak. Tak. Choć tutaj jako, myślę, że jakiejś takiej, powiedziałabym, przecudownej roli nie ma jednak. To jest tak, tak. Zwykła taka kaprysząca pani. Żabczyński, no też taki poprawny. Mam wrażenie, że taki jesteśmy go widzieć w innych filmach i tutaj. Czy ja dobrze kojarzę, że Żabczyński to był właśnie ten, który był mężem Hanki Bielickiej?
Wiesz co, do końca ci nie powiem, ale może masz rację. Ale może masz rację. No. To możemy, mamy może można tyle, to sprawdzić. Mamy o tyle tutaj fajnie w czasie naszych rozmów online'owych, że możemy w każdej chwili zejrzeć. Oczywiście tak jest, tak jest. Możemy to wszystko sprawdzić. Może trochę mniej możliwe. Jedna rzecz, która mi jeszcze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, to może być piękne, może nie dla nas, ale dla innych grup. Teatr to moja żywioła, mówi pan Żewczyk, ten pan, który jest mężem kucharki i który uwielbia chodzić do teatru. I on, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, mówi w pewnym momencie, teatr to moja żywioła. To tak, bardzo. To moje moja żywioła. I druga, która mnie tutaj bardzo urzekła, nie wiem, czy was to, czy zwróciliście, państwo, czy zwrócili na to uwagę, czy na pewno tak, zakład dokształcający dla hrabianek. Niezwykłe. No, To jest ciekawe. W ogóle ta obyczajowość, nie? Przedwojenna, ona jest taka charakterystyczna. Takie wychowanie eleganckie na damy, bo tu mamy tą bohaterkę główną, która jest taka nieokrzesana, byśmy powiedzieli, taka chłopczyca, ale... Tylko nie wiem, dlaczego jak wychodzi na dwór całą sukienkę drze. To tego nie rozumiem, ale to pies, to trudno. Tak. Feministki by się oburzyły, nie? Feministki by się oburzyły, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, bo z tego filmu wynika, że kobieta zawsze powinna być we władzy albo ojca, albo męża. No tak, tak, tak. Zresztą myślę, że w ogóle ten świat, który się dostawał do filmu, no to jednak jest trochę sztuczny. To jednak jest świat ludzi bogatych, tam rzadko schodzi się w niższe poziomy. No chyba, że one są pretekstem, tak jak dyzma, żeby pokazać ten świat no niby wyższej klasy. Ale rzeczywiście ta klasowość się tutaj uwypukla w bardzo dużym stopniu. Zresztą ona wcale nie była taka ani piękna, ani zabawna. To widać też chociażby w Trendowatej, albo też takiej książce, którą w ubiegłym roku czy dwa lata temu czytałam, Niech mi autorka wybaczy. Pani pochodzi z Krakowa, służące do wszystkiego, jak bardzo były dziewczyny wiejskie albo z tych niższych grup społecznych wykorzystywane. Panie myślały, że ona może pracować od godziny 5 rano do godziny 23 i dziwiły się, że czasami jest zmęczona. To jest w ogóle niesamowite, prawda? No, tak jest, tak. Na to, na co bym zwróciła uwagę, może to nie jest komedia, do której będę chętnie sięgała jeszcze jutro, pojutrze, nie wiem jak ty, Damian, nie wiem jak państwo, ale to, co mnie rzeczywiście tutaj zachwyca, to ta rekonstrukcja, to uratowanie tego filmu przed zagładą, krótko mówiąc. Bo tak jest, bo jak czytaliśmy nie na samym początku, to jest kompilacja trzech wersji filmu i scalono to w jedną spójną całość. Tu bardzo dobra robota, trzeba przyznać. Początek jest, widzę, tam są takie momenty, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Mm-hmm. Wydaje mi się, że z jakieś jedne malutkie dwie sceny mogły wypaść, choć to nawet nie najgorzej jest sklejone, tak mi się wydaje, bo ten moment, kiedy ona wyjeżdża do Krakowa, tam jest bez, tak jakby czegoś brakowało. No ale to czepiamy się trochę, także czepiamy się. Ale fakt faktem rzeczywiście, że to jest cały czas kopia jeszcze niekompletna. Może coś z czasem jeszcze odnajdą, tak? Nie wiadomo. No. Ale kopia jest rzeczywiście, jeszcze nie jest kompletna. Czy nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy państwo zwrócili uwagę, tam był taki moment, że to był jeden fragment z Filmoteki Narodowej, jakiś tam fragment gdzieś zachowany i jeden fragment przekopiowany w 70-tych latach ze zbiorów prywatnych. To jest w ogóle ciekawe. No, tak. Ze zbiorów bardzo prywatnych. Ciekawe. Po co komuś w domu taki film, jeżeli nie ma możliwości go oglądania. Więc myślę, że dzisiaj prawdopodobnie to trafiłby w całości do taśmoteki, do Filmoteki Narodowej. Nikt by go tam w domu nie przytrzymywał, bo dzisiaj to nawet nie ma na czym odtwarzać takich starych, dobrych kopii, prawda? Gdyby Dokładnie tak. Gosiu, ty zwróciłaś uwagę na język w tym filmie, rzeczywiście ta polszczyzna międzywojenna, ona też jest charakterystyczna, to właściwie jest temat świetny dla językoznawców, żeby zbadać ten język, natomiast nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, tam takie jedno pojawiło się angielskie słowo, dzisiaj modne w filmach sensacyjnych, współczesnych, kidnaperzy, nie? Angielskie porywane dzieci, no nie? Że to w tym filmie w latach 30. się pojawiło. To jest no, że tam kilka dzisiaj. takich powiedziałabym, zachodnich rzeczy było, to nie jest tak, że one nie są tam obecne, takie drobiazgi, mm-hmm.
wielkiego świata są obecne, także myślę, że należałoby pod tym kątem też ewentualnie przebadać ten film, ale to rzeczywiście myślę, że to zostawmy językoznawcom, bo oni sobie lepiej z tym radzą na pewno od nas. Ciekawa propozycja, ale aczkolwiek wydawało mi się jakaś, że ja ją pamiętam gdzieś w tyłu mojej głowy jako bogatszą, ciekawszą i z bardziej zawiłą intrygą. Ale kiedy się kończył, to podejrzewałam, że tu sprawa jest dość prosta i banalna, prawda? Także. Dokładnie. Ale często, wiesz, często w dwudziestoleciu takie były komedie. Proste, banalne, nieskomplikowane. Zresztą Michał Waszyński robił też takie komedie, też mu zarzucała krytyka, że one tam mają dziury, one nie są dopracowane, no ale bawią i się po prostu ludziom, publiczności podobają. Potem zrobił tego Dybuka w 1937 roku i ten, właściwie można powiedzieć, tym filmem on tutaj przekreślił jakby to, co było wcześniej, no nie? Ale rzeczywiście, dwudziestolecie międzywojenne to była epoka, gdzie komedia była naprawdę modna, ludzie chcieli się bawić, no nie? Znaczy, ja myślę, że tu się akurat nie zmieniliśmy. Przed długą wojną. Znaczy, tak, ja myślę, że myśmy się tutaj za bardzo nie zmienili, bo nadal chcę komedii. Szkoda, że tak mało miasta jest. Nie wiem, czy zwrócili Państwo też uwagę, że tego miasta jest jednak mało. Niezależnie w jakim miejscu, to są tylko drobiazgi, raczej to są, nawet jeżeli oni jadą samochodem, to niczego, to jest kilka miejsc, tych planów filmowych tu zbyt wielu nie ma, prawda? Jedyne co, to może ta karczma jest dość ciekawa, chociaż ciekawe, dlatego w tej karczmie ni stąd, ni zowąd wszyscy są odświętnie ubrani, prawda? Ubrani, to też ciekawe, tak. A propos karczmy, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, Ty, Gosiu, zwróciłaś uwagę, dużo się eksponuje alkoholu, picie alkoholu. Ja to sobie zanotowałem. Pij ile starczy, komitet gospodarczy. Nie można by było zarzucić, że ten film promuje alkoholizm. Ten napis, tak. W tym miejscu, w tym atelier chyba można powiedzieć. Dokładnie. Jakiegoś malarza. Mm-hmm. No, ale rzeczywiście troszkę tam alkoholu jest. No, ale to... Tak. Ale to komedia, gatunek taki, że no to wiadomo. No. Ja myślę, że dzisiaj też jest, także... Damian, to co widzimy w przyszłym tygodniu, bo chciałabym też powiedzieć, że my się jednak do końca czerwca, tak jak mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że chyba musimy to sprawdzić, które kina się otwierają, jak funkcjonują. Tak, to prawda. Ja jestem ostatnia, żeby Państwa, siebie i Państwa narażać na jakieś niebezpieczeństwa. Choć nie sądzę, żeby to było jakieś niebezpieczne, żebyśmy się w kinie spotkali, ale myślę, że my pewne rzeczy przetestujemy w czasie festiwalu, ale też dowiemy się, wiem, że zdaje się 18 rusza Pionier, więc być może... Tak. 18 albo 19, ale jakoś tak. Jakoś tak, jak mówisz. Tak. Żadne multikino się nie otworzyło, więc myślę, że nie mamy co się pchać. Rzeczywiście do końca czerwca widzimy się tutaj tak online'owo. Dokładnie tak, a ja właśnie szukam. Nie wiem, czy Państwa będzie się chciało z nami porozmawiać, ale wciąż szanujemy tą obecność i bardzo się cieszymy, że jest taka właśnie jak dzisiaj. Tak jest. Damian, przypomnij, co widzimy. No właśnie, ja próbuję tutaj sobie znaleźć. To co, ja zaraz, mam pytać? Zaraz powiemy. Dobrze, już mam. Nie lubię poniedziałku będzie. Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego, a za dwa tygodnie Robert i Bertan. Ale dobrze, nie lubię poniedziałku Tadeusz Chmielewski będzie za tydzień. Ja myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja bym zwróciła, jeżeli chodzi o nie lubię poniedziałku, o ten film Nie lubię poniedziałków, ja bym zwróciła tam uwagę na to, ile stamtąd też takich zwrotów trafiło później do obiegu takiego naszego codziennego. I to jest w ogóle naprawdę bardzo interesujące. Pokochaliśmy to Nie lubię poniedziałków. Mamy jakieś wytłumaczenie na swoją niechęć wracania do życia po weekendzie. To myślę, że widzimy się za tydzień o tej samej porze. Jak zwykle gdzieś koło południa przekażę i przypomnę Państwu, gdzie się widzimy, jaki link do filmu, także za tydzień o tej samej porze widzimy się i miłego wieczoru. Tak jest. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień.